Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 i jak widzicie zbliżamy się wielkimi krokami do 550 levela, czyli do półmetku tej drogi do 600 levela. Brakuje nam w tym momencie tak naprawdę 82 miliony expa, no i dzisiaj na odcinku postaram się to wbić. Nie wiem szczerze mówiąc, czy nam się uda, zaraz przejdę do szczegółów, no ale myślę, że jakoś dam radę. Mam nadzieję, że jakoś to zrobimy, no bo chciałbym to po prostu wbić na odcinku i wam pokazać. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i oczywiście piszcie w komentarzu, jak tam wam idzie na waszych postaciach, jakie macie poziomy, jakie macie statystyki i jak to ogólnie u was wygląda. Jeżeli chodzi o mnie, nigdy w życiu nie dobiłem tak wysokiego levela w Shakesie. Zawsze, zanim jeszcze w ogóle nagrywałem, jak sobie tylko grałem, powiedzmy for fun, sam dla siebie, nikomu tego nie pokazywałem, no to kończyłem dość wcześnie, nie? W sensie tam dobiłem jakiś 300 level, może 400 i to był koniec. Nigdy nie miałem takiej motywacji, żeby grać. Teraz wam to pokazuję, wyśledzicie tą postać, więc mam motywację, żeby tutaj wbić jak najwyższy level. No i ten 550 to już jest naprawdę świetne osiągnięcie. Tak jak powiedziałem, półmetek tej drogi do 600 levela. I oczywiście plan jest taki, żeby tutaj wbić 600 level, potem 650, 700. To są oczywiście plany na długie, długie lata. No ale mimo wszystko mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Jeszcze informacja na wstępie. Oczywiście standardowo, dzisiaj mamy środę i prawdopodobnie już dzisiaj po północy, czyli ze środy na czwartek, równo o północy, startuje promocja 20% na grzybki z okazji startu nowej edycji legendarnego lochu. Jeżeli przegapiliście dwa odcinki temu, bodajże o tym mówiłem, jeżeli przegapiliście ten odcinek, to mamy już tutaj odliczanie na mapce miasta. No i jutro, co ciekawe, w czwartek o godzinie 16 startuje właśnie nowa edycja legendarnego lochu. Mamy już tutaj pokazane, jak wyglądają itemy. W sensie inaczej, może cień sam itemów. To jest ta wersja, powiedzmy ta edycja legendarne łupy, jak je znaleźć. No i tutaj zobaczcie, mamy broń wojownika, mamy łuk zwiadowcy, mamy różdżkę maga, mamy tarczę. Tutaj mamy bodajże hełmik, jak się nie mylę. No i tutaj mamy pasek, takie nowe itemki będą. Ja już je widziałem, niestety jeszcze wam ich nie mogę pokazać. Pokażę wam je, no pewnie jutro, jak wystartuje legendarny loch, czyli jutro o 16 na streamku. Potem pewnie z tego wrzucę jakiś odcinek, więc generalnie będzie git. No ale właśnie, powiem wam tak, broń wojownika, świetna sprawa, naprawdę ślicznie wygląda. Jeżeli chodzi o tarczę, to też jest naprawdę piękna. Różdżka Magusia też taka specyficzna, ale ładna, jestem bardzo ciekaw jej animacji, jak będzie wyglądać. Łuk, no to taki średni w mojej opinii, taki zwyczajny. Hełmik też naprawdę fajny, paseczek ładny, generalnie bardzo, bardzo ładne itemy zostaną dodane. No i właśnie, z racji tego, że ten legendarny loch startuje już jutro o godzinie 16, no to dzisiaj po północy na stronie homesyfigame.net, wszystko macie na banerku na mną, wystartuje promocja 20%. Pytaliście mnie, czy będą jakieś pakiety na Wielkanoc, czy coś takiego? No raczej nie. Generalnie z tego, co wiem, to nie, bo no wiadomo, dopiero co była zimowa wyprzedaż, potem pakiety z okazji Dnia Świętego Patryka, więc no nie mają zwyczaju generalnie robić żadnych pakietów na Wielkanoc. Raczej będzie to standardowa promka 20%, tak jak właśnie na koniec każdego miesiąca i tak jak zawsze przed legendarnym lochem. Więc tutaj oczywiście przypominam, żebyście no po pierwsze, jak planujecie się zaopatrzyć w jakieś grzybki właśnie na legendarny loch, no to poczekali do jutra, poczekali do dzisiaj, do północy tak naprawdę, bo wtedy dostaniecie 20% więcej grzybów za tą samą cenę. Polecam oczywiście używać sklepu internetowego home.syfigame.net. Jest to oficjalny sklep Shakes and Fidget, oficjalny sklep twórców gry, no i tam grzybki można kupić taniej, aniżeli w aplikacjach mobilnych bądź steamowej. Zobaczcie, ja tutaj na Steamie mam najdroższy pakiecik za 500, tam jest za 400. No i oczywiście używajcie kodu twórcy Neutral. Można do mnie wysyłać screeny na Instagramie, na Discord, na mailu, gdzie wam tylko wygodnie, jak używacie screenu, jak używacie kodu Neutral i oczywiście te screeny można mi podsyłać i to leci do giveaway. Co miesiąc robię giveaway'e właśnie z okazji tego, że mnie wspieracie, że używacie tego kodu twórcy. Ja, jak wpisujecie kod twórcy Neutral i płacicie za grzybki, za klepsydry, za pakiety, za cokolwiek, dostaję 5% z tego, co wy zapłacicie. Czyli jak kupujecie za 100 pakiecik, to ja z tego dostaję 5 zł. To jest jakby logiczne. Więc no, dziękuję pięknie za wsparcie, bo to wsparcie jest ogromne w ostatnich miesiącach. Dziękuję wam ślicznie za używanie tego kodziku. Wysyłajcie do mnie screeny, bo wtedy bierzecie udział w giveaway'u. Giveaway'e są, tak jak wspomniałem, chyba co miesiąc w ramach podziękowania właśnie za to, że używacie kodu twórcy na paysafe cardy, na grzybki, w zależności co tam sobie zwycięzca wybierze, więc zachęcam do używania
Tak jak zresztą tutaj w opisie postaci jest to napisane. Dużo osób pewnie będzie robić jakieś zapasy właśnie głównie na legendarny loch, więc mówię, dzisiaj po północy już można, dzisiaj po północy już wystartuje promka na grzybki, 20%. Dobrze, lecimy tak naprawdę z naszą postacią. No i co my tutaj mamy? Oczywiście na szybko wam przelecę, aura maksymalna to już od dawna, tutaj się nic nie dzieje. Jeżeli chodzi o itemki, to mam ulepszone wszystko razy 20 oprócz broni i pierścionka, natomiast surowców mam tutaj no 8 milionów metalu i 1 600 000 kryształu. Więc co mogę powiedzieć? Generalnie no myślę, że po tej edycji legendarnego lochu już może mi się uda ulepszyć wszystko razy 20, no i potem oczywiście będę sobie tutaj powolutku ulepszał itemki również u pachołków. Lecimy dalej, tutaj nic ciekawego. Pupilki też już zbliżają się ku końcowi. Mamy po około 3500 karmiń w każdym żywiole, więc niedługo również te pupile zostaną ukończone. Niedługo też już je wszystkie zamkniemy. No i oczywiście z tej okazji również odcineczek się pojawi na pewno, bo to już są takie bardzo late game'owe osiągnięcia i ja to wszystko chcę dokumentować, powiedzmy, właśnie na odcinkach. Jeżeli chodzi o lochy, no to mamy tutaj Abba Wuwu Magusia, na którego mamy od dawna Not Possible. No i mamy Herkulesa, który ma odporność na błyskawice. Na niego mamy między Not Possible a 0,02%. Więc z lochami będzie bardzo ciężko ten 550 level dobić. Fakt faktem, ja tutaj na broni Maga i na broni Barbara mam odbrażenie od błyskawic. Więc no jakbym to zamienił, to może by coś pomogło, ale sprawdziłem na SF Toolsie, dałem im inne żywioły, no i nic to nie dało. W dalszym ciągu procenty były takie same, także no tu się nic nie dzieje. Tutaj oczywiście podziemie od dawna wymaksowane, no i jeżeli chodzi o twierdzę, to teraz ją sobie powoli maksuję. Chata Drwala już stanęła na poziom 20, teraz kamieniołom na 20 lecę, potem jakieś tutaj poboczne budynki. No i jak całą twierdzę wymaksuję, to również wam to pokażę, jak to wszystko wygląda. Dobrze, gildyjka top 2, 18-głowa hydra, jak widzimy, gildia sobie fajnie radzi, więc jest generalnie git, tutaj nie ma co się rozwodzić. No i jeżeli chodzi o ranking, no to za dużo się nie zmienia, w sensie powiem wam, że no tutaj tak naprawdę ranking, w sensie za dużo się nie zmienia. Ranking jest bardzo dynamiczny. Nie ma jako takiej osoby, która jest ciągle top 1. Jest tutaj parę takich ludzi, którzy mają fioła na punkcie tego pierwszego miejsca. Siedzą non-stop, atakują tylko jak ktoś ich zbije. Wydają grzyby na to, żeby właśnie mieć wyższy ranking w tej sali chwały. No ale mówię, ranking się ciągle zmienia. Nie ma tutaj takiej jednej osoby, która odskoczyła na przykład, nie wiem, na 5000 czci, na 10 i tak dalej. Zresztą sami to możecie zauważyć. Gildyjki, no to tak wygląda ranking na szybko, twierdze niezbyt istotne, pupilki też niezbyt istotne już w tym momencie, no i podziemia również niezbyt istotne. No, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o moje tutaj osiągnięcia, no to brakuje mi czego? Brakuje mi kilku osiągnięć z lochów, czyli tutaj, no wiadomo, Grota Potworów w Strefie Mroku, Góra Olim w Strefie Mroku, no i chyba jeszcze jakiś loszek tutaj był. A, i dokładnie, Karczma Mrocznych Sobowtórów również w Strefie Mroku. Tych trzech osiągnięć mi brakuje z tego. No i jeżeli chodzi o twierdzę, no to oczywiście tutaj mamy ulep wszystkie budynki do poziomu 15, no i ulep wszystkie budynki do najwyższego poziomu. Tym też się w tym momencie zajmuję. No i chyba tyle, tak? Resztę osiągnięć już mamy z tego, co widziałem. Czyli lochy i twierdza, reszta wszystko zaptaszkowane. Dobrze, jeżeli chodzi o moje statystyki, 65 tysięcy inteligencji w podstawie, co się przekłada na 172 tysiące tej inty ogólnie, no i 30 koła HP w podstawie, co się przekłada na prawie 112 tysięcy tego HP ogólnie. No, więc tak się prezentuje w tym momencie moja postać. Teraz byłem na wyjeździe, muszę wam się przyznać, że nie robiłem awki na tym wyjeździe, nie miałem totalnie czasu, nie miałem kiedy, ciężko mi było ogarnąć 8 kont z telefonu. Fakt faktem, 8? Nie 8, nawet 9 już. W tym momencie już nawet 9. Fakt faktem, leciała mi ta awka do przygodomatu, bo miałem tutaj załadowanych trochę piwek. No ale wiadomo, że nie jest to to samo, co jakbym robił zwyczajnie awkę. Dobrze, lecimy i no co? Tak naprawdę lecimy wyprawki. Zobaczymy, ile expa dostaniemy po zrobieniu całej awki wyprawami. Co ja sądzę o tych wyprawach? Wczoraj na streamie sobie testowałem cały wieczór tak naprawdę. Dużo osób mi pisało jakieś swoje opinie i tak dalej. No i jak to wygląda z tymi wyprawami? Po pierwsze, z wypraw leci wszystko. Tutaj mamy, jak widzicie, lokalizacje już takie, jakie mamy normalnie, na przykład w pupilach, więc na przykład przetestowałem wczoraj na EU10 i normalnie z wyprawy możemy dostać jajko pupili. Możemy dostać klucze, jakieś tam odłamki lustra i tak dalej, więc no generalnie jeżeli o to chodzi, to jest to jak najbardziej dobre. Co mogę więcej powiedzieć? Wyprawy, jaka jest ogólna teraz opinia wypraw? Wyprawy z tego, co napisali, co ciekawe, dają troszeczkę mniej expa niż normalnie, więc no jeżeli jesteś na niższym levelu i jeżeli powiedzmy zależy ci na tym, żeby... Tutaj w ogóle może weźmiemy kluczyk, tutaj sobie zaatakujemy, tutaj,
a możemy wziąć w zasadzie kryształ. Jeżeli zależy ci na tym, żeby właśnie, o zobaczcie, o to mi chodziło. Cyk, jeszcze mamy 35 i tutaj dwójeczka, tutaj piąteczka, tutaj cyk i mamy jeszcze kluczyk. O, idealnie zrobiona wyprawa. Można by powiedzieć, że idealnie zrobiona wyprawa, bo nie dość, że zrobiliśmy zadanie, zrobiliśmy na 3 gwiazdki, zdobyliśmy 40 punktów honoru, no to jeszcze oczywiście otworzyliśmy jedną skrzyneczkę, która dała nam ponad 5 statystyk, 5,5 statystyki w zasadzie. Dobra, ile dostaliśmy expa za to, za 100 awki? Ojejku, 15 milionów, matko, ale tragedia. Dramat, dramat, powiem wam szczerze. Oj, ciężko będzie wbić, ciężko naprawdę będzie wbić ten level. No, bardzo ciężko. Dobra, no może poklikamy loch, może tego Herkulesa na 002 spróbujemy, zobaczymy. Więc tak, jeżeli chodzi o wyprawy, nie będę już tutaj się rozwodził, jak je robić, bo mówię, najlepiej jest je robić tak, żeby zdobyć oczywiście 40 punktów honoru i jeszcze w trakcie wyprawy otworzyć z jedną skrzyneczkę i to jest tak naprawdę idealnie zrobiona wyprawa. Wyprawy się, moim zdaniem, mimo wszystko bardziej opłacają, aniżeli zwykła awka. Dlaczego? Ano dlatego, że opinia ogólna jest taka. Może wam powiem, a dopiero zacznę klikać, bo się nie będę mógł skupić. Opinia ogólna jest taka, że no na niższym levelu jak gramy pod expa, to te wyprawy dają troszeczkę mniej expa. Więc tutaj no jakby wiadomo, lepiej robić zwykłą mawkę na tym niższym levelu, bo dostajemy po prostu więcej expa. Potem na wyższym levelu, gdy już gramy na golda, no to wyprawy dają więcej golda. Aczkolwiek no jak ktoś gra pod golda, to tam najlepiej robić tak, żeby skupić się głównie na otwieraniu skrzynek, a w ogóle nie skupiać się na tym, żeby robić te główne misje, które nam dają te punkty honoru. Tak widziałem, że jedna osoba, która dość mocno ogarnia, pisała. Natomiast mówię, z wypraw leci tak, bardzo dużo jedzonek. Jak macie do wyboru jedzonko w wyprawie, powiedzmy po te 4 jedzonka, no to wtedy dostajecie, na przykład robicie powiedzmy właśnie taką wyprawę za 100 awki, no to dostajecie, jak macie do wyboru jedzonka i tam czwóreczkę napisaną, dostajecie po 4 jedzonka do każdego żywiołu, to jest warte odnotowania. Itemki, które dropią z wypraw, kosztują 10 milionów golda. Zobaczcie, ja tutaj mam trochę itemów właśnie z tych wypraw, no i one kosztują po 10 milionów golda, więc są po prostu droższe. Jajka można normalnie dropić właśnie w tych wyprawach i jak macie tutaj na przykład, nie wiem, brakowałoby mi powiedzmy do Ninjona, którego można w moczarach Mary znaleźć i jakbym miał tutaj wyprawę, o mam, moczary Mary, to od razu bym miał tutaj w prawym górnym rogu tej wyprawy, że z tej wyprawy leci pupil, więc na tego pupila mamy no tak naprawdę 100% szans. Jeżeli chodzi o to, jakie wyprawy robić, czy dłuższe, czy krótsze, to nie ma to znaczenia. Czy zrobimy 4 razy 25, czyli 4 wyprawy, czy zrobimy jedną stówkę, wartości expa i golda i generalnie wszystkiego są bardzo podobne, więc po prostu jak komuś zależy na czasie, nie ma czasu, to lepiej zrobić 3 takie wyprawki po stówce i tak naprawdę chwila, moment i cała jest skończona. Plusem wypraw jest oczywiście to, że robi się je naprawdę o wiele szybciej. Mamy tutaj wyprawę za 100, widzieliście, ja to 100 awki zrobiłem w ile? 30 sekund, więc no tutaj też właśnie na takim wyjeździe, jak ostatnio byłem, żeby na szybko kliknąć awkę, wyprawy spoko. Mówię, itemki lecą droższe, leci bardzo dużo itemów, tam rzeczy różnych, dusz, kryształu, klepsydr, no wszystko tak naprawdę leci z tych wypraw, co sobie tam wybierzemy, więc no mówię, i też jest to o wiele bardziej fun to play moim zdaniem. Wyprawy moim zdaniem są o wiele bardziej fun to play, fajniejsze, ciekawsze do klikania i tak dalej, więc no tutaj ja jestem za tym, żeby te wyprawy robić. Czy one dają tam troszkę mniej expa, czy może dają zamiast expa to golda, czy no cokolwiek, no to tak naprawdę ja powiem wam szczerze, że mimo wszystko jestem za tym, żeby te wyprawy robić. Robi się je przyjemnie, robi się je po prostu fajnie, jest to jakaś zawsze innowacja do tego klikania tej aweczki, więc no czekajcie, ile ja tu dostaję? 5, dobra, czyli weźmiemy może jeszcze cyk, może sobie jeszcze weźmiemy to i skrzyneczkę i za to dostaniemy, więc będziemy mieć 42, więc również wyprawa zrobiona idealnie, dokładnie. Plus 10, mamy 42, no i wszystko zrobione. Dobra, śmiali się ze mnie wczoraj na streamie, że nie umiem robić wypraw, a teraz kto nie umie, no wszystko robione od linijki, można by powiedzieć. No ale to tak jest, jak na streamie się nie skupiam, a tutaj się skupiam. Także mimo wszystko ja bym te wyprawy wybierał. Jest to na pewno fajna innowacja, jeżeli ktoś liczy każdego expa, każdego golda, wszystko gra od linijki i tak dalej, no to oczywiście niech sobie zrobi jakieś porównanie albo poczeka na jakieś porównanie i wtedy robi to, co będzie dla niego bardziej korzystne, czy zwykła awka, czy wyprawy. Przypominam, że żeby robić zwykłą awkę, to musimy tutaj zaznaczyć tą opcję i wtedy mamy zwykłe misyjki, a jak ją sobie odznaczymy, no to mamy właśnie te wyprawy.
Także no, co mogę powiedzieć? Tak naprawdę, no, ja bym mimo wszystko wybierał wyprawy. O, zobaczcie, 35, jeszcze plus 10, pyk. No i tutaj mamy co? Duszę, mamy kryształ i klepsydry. No ja zazwyczaj wybieram golda, zwłaszcza na takich postaciach, na których gram pod golda, ale kryształ jest też okej. Kryształ też sobie możemy wziąć. Dobra, i tu bierzemy plakacik, tu bierzemy to. No już mamy to zrobione, mamy 40 ponad punktów tego honoru. No i teraz by wypadało jeszcze jakąś skrzyneczkę otworzyć, z racji tego, że mamy oczywiście, dokładnie, jest skrzynka, z racji tego, że mamy kluczyk. Dobra, cyk, no i kolejna dawka golda, pyk. I kolejna wyprawka zrobiona, można powiedzieć, idealnie. Dobra, tutaj sobie pominiemy oczywiście te klepsydry, zobaczcie. 100 awki, żeby zrobić, musimy zużyć ile? 5 klepsydr, chyba na pierwszą 3, na drugą 2, gdzie normalnie robiąc zwykłą awkę tych klepsydr by schodziło o wiele więcej. Także no kurczę, mówię, jak ktoś tak patrzy od linijki na to wszystko i tak dalej, no to może faktycznie... Wiecie co, ja w ogóle sobie odbiorę, bo mam tutaj do odebrania z wydarzenia piwko i jeszcze po owockach, cyk, i sobie kupimy, cyk, cyk, o, w ten sposób i sobie zrobimy wyprawkę za 40. Dobra, tutaj muszę jednorożca, szczerze wam powiem, że nie pamiętam jak się tego jednorożca robiło. Tutaj wiadomo, no na pewno to, tutaj chyba to, tutaj tęczę, o, i mamy jednorożca, cyk, i mamy plus 10, dobra, czyli no to nie było jakieś trudne. Tutaj możemy wziąć minus 2, tutaj sobie weźmiemy oczywiście goldzika, no tego nie warto robić, weźmiemy to, weźmiemy to, weźmiemy to, no i tutaj dwójkę, no i co, no niestety żadnej skrzynki nie otworzymy, więc nie była to zrobiona idealnie wyprawa, może mógłbym coś lepiej zrobić, no ale jest jak jest. Dobra, zrobiliśmy całą maweczkę, dostaliśmy 6 milionów expa z tego co widzę, no i cyk, cała awka zrobiona, możemy sobie zrobić na 10 godzin wartę. Ile nam brakuje? Brakuje nam 32 miliony expa jeszcze, zobaczcie. Wszystkie itemki, które dostaliśmy dzisiaj z wypraw, co prawda to są 3, no ale 30 milionów golda, do wiedźmy razy 2, będzie to 60 milionów golda z samych itemków, także to jest piękna sprawa. No więc ja tutaj jako takiego porównania nie zrobiłem, może jeszcze wam nagram jakiś film na temat tych wypraw, jak już powiedzmy minie troszkę czasu i faktycznie jakieś takie, no faktyczne porównania, takie prawdziwe porównania sprawdzone będą. Natomiast tak czy inaczej, no ja bym tutaj, dobra, zrobimy jeszcze może arenkę, żeby nie było. Ja bym tutaj się wstrzymał i mimo wszystko bawił się tymi wyprawkami, z racji tego, że po prostu... No dlaczego nie? Dlaczego by ich nie robić, skoro są fajne, przyjemne do ogrywania, a różnice są naprawdę, naprawdę malutkie. Dobra, czekajcie momencik, bo ja tutaj z tego co widzę... dobra, myślałem, że coś ważnego, ale nic ważnego, bo dostałem powiadomienie. Dobra, robimy dalej te ataki. W ogóle jak nam ładnie siadają, zobaczcie. W ogóle też ile golda nam dzisiaj poleciało. Dzisiaj zrobiłem bardzo dobrze tą mawkę, nie? W sensie niemalże idealnie, niemalże od linijki wszystko, te wyprawy. Więc dużo golda poleciało, sporo też ekspika z tego co widzę. Dobrze, brakuje nam 25 milionów, no i co? Czym ja mogę to dobić? No jest ciężko, powiem wam szczerze, że jest ciężko. Może jeszcze tak, gołymi pięściami musimy kogoś pokonać. No będziemy tak spróbować dobijać jakąś tą, ten 550 level. Tu gołymi pięściami sobie cyk zrobimy. Teraz tak, co my tu jeszcze musimy zrobić? Zakręć kołem fortuny 20 razy. No z tego też nam może jakiś expik polecieć, why not? Więc to też sobie zrobimy cyk. Tutaj mamy cyk. No i dobra, teraz dalej. Okej. Nakarm pupile jeden razy. Dobra, to te pupilki też sobie nakarmimy. Tutaj możemy w ogóle dwa naraz karmić z tego co widziałem. No wybaczcie, że tak to wygląda, ale to jest, mówię, no dociskanie takie, żeby jakoś docisnąć, żeby mi się jakoś udało. Gdybym robił awkę normalnie w weekend, jak byłem na wyjeździe, to oczywiście już dawno bym ten 550 level miał, no ale przez to tak się musimy szczypać, żeby to jakoś zrobić na odcinku. Tutaj mamy 29. Dobra, no co tu jeszcze musimy zrobić? Stoć walkę z hydrą. Musimy w ogóle wszystkie takie codzienne czynności porobić i wtedy nabijemy to, nie? Bo ja tak co chwilę sprawdzam. Tutaj od lewej do prawej, bo już nie ma co się w ogóle zastanawiać, jak to wszystko wygląda. Tutaj pyk i tutaj pyk, dobra. No i co? Co mogę powiedzieć? Tak naprawdę... Mamy już 10, tutaj mamy, okej, tego expa sporo i za to mamy golda, dobra, czyli ile nam brakuje? Brakuje nam 4 miliony expa, 4 miliony expa, z czego my jeszcze tego expa możemy docisnąć? No tutaj już tego nie będę robił, dlatego że nie ma to sensu, tutaj sobie zrobimy cyk, tutaj cyk, no Jezu, nie zrobisz tego na odcinku. To jest tragedia, powiem wam szczerze, dużo dostaliśmy expa z tego goblinka faktycznie.
No i co? 3,5 miliona expa. 3,5 miliona expa. Z czego ja mogę wycisnąć? Wszystko już zrobiłem. Kółkiem zakręciłem, to porobiłem. Tutaj już expa żadnego nie dostanę. Z środowiska oczywiście żadnego nie mam zrobionego. Kurczę, no lipa. Szczerze mówiąc lipa, powiem wam szczerze. Genialne. Dobra, dajemy tego golda w inteligencję. No i co? I chyba musimy zrobić tak, że po prostu lecimy w... tutaj loszki, no i spróbujemy ubić ten loszek, tak mi się wydaje. Sorry, że tak się zwiesiłem, ale kombinuję, jakby to dobić. Jezus Maria, no to jest, to było prawie idealnie wyliczone wszystko, ale niestety troszeczkę nam brakło. Dobra, idziemy do tego lochu, próbujemy klikać, a nuż się uda. No mamy na niego bardzo małe procenty, ale może na tą strefę mroku, na tą górę Olimp. Tam któryś przeciwnik był zbugowany, z tego co pamiętam. Któregoś przeciwnika nie mogliśmy zrobić, z racji tego, że, w sensie, SF tu pokazywał bardzo małe procenty, że niby nie mogliśmy zrobić, a normalnie nam padł po tam dosłownie kilku grzybkach. Może z Herkulesem będzie podobnie. Niestety nie mam żadnej runki na zamianę, żeby tutaj wymienić tym pachołkom. Żadnych epików nie mam. Teraz już nad epikami się aż tak bardzo nie zastanawiam. Nie kupuję ich na żadnych tam, na eventach epickich to już dawno nie kupowałem. Ale generalnie zostałem sobie zwykłe itemki do wiedźmy na tym magusiu, no bo już mamy maksymalną aurę w toalecie, więc mija się to z celem, żeby te epiki dalej tam wrzucać. Także jak widzicie, całe eku mamy zawalone zwykłymi itemami właśnie do wiedźmy. Dlatego też nie mam żadnych broniek tutaj na wymiankę. Oczywiście jeżeli by się nie udało, no to tam po legendarnym lochu sobie powymieniam te runki i może będziemy tu coś klikać. No ale kurczę, no zobaczcie, on ma ile? 17,5 miliarda HP, co chwilę jakieś bliskie próby. No może się uda, trochę poklikamy, może się uda, byłoby na pewno fajnie. Też dobijać ten okrągły level takimi, wiecie, codziennymi czynnościami, no to zawsze jest takie średnie, nie? To jest zawsze takie średnie. Lepiej to zrobić lochem, więc trzymajcie kciuki, może by się udało. No, więc tak jak mówię, generalnie jak dla mnie wyprawki na plus, różnica jeżeli jakaś jest na minus dla tych wypraw względem zwykłej jawki, to na pewno nie jest to jakaś ogromna różnica. Jak tam gracie od linijki, liczycie każdego golda, każdego expa, to spoko, można poczekać na porównanie, można sobie samemu porównać i się zastanowić. Aczkolwiek, no, ja bym tutaj się skłaniał ku temu, aby robić zwykłe wyprawy. Dlaczego? Ano dla te, w sensie, no, po prostu wyprawy, te nowe wyprawy. Dlatego, że są o wiele bardziej fun to play, więcej rzeczy z nich leci, więcej właśnie itemków, w sensie drogich, czyli więcej golda generalnie mamy z itemów, więcej jedzonek, jakieś dusze, kryształy, no coś tam zawsze możemy dostać, czego normalnie poza jakimiś eventami w zwykłej jawce nie można było dostać. Także no, ja jestem zwolennikiem wypraw. Ja jestem zwolennikiem wypraw i jestem zwolennikiem tego, żeby w tak szybki i przyjemny sposób zrobić sobie całą maweczkę, zużyć mało klepsydr. No ja widzę tak naprawdę same plusy. Wiadomo, że no, moim zdaniem, jeszcze tutaj dopowiem, dobrze by było jakby po prostu, jak już mamy coś takiego, to żeby zostawili, w ogóle teraz gierka w tej ostatniej aktualizacji 20.0 została całkowicie przebudowana pod to, żeby, no, tak jak wspomniałem, robić wyprawy, nie? Dobra, mamy 550 level, Jezu jak łatwo, 0,02% widzowie, między not possible a 0,02% to się wahało, Jezu jak cudownie, dobra, super. Mamy jakąś brąkę, zobaczcie, tylko 59%, Mariuszkowi ile daje? 63, ale na wszystkie cechy to nie ma co, rozmontujemy to sobie. Zaraz obejrzymy oczywiście tą waleczkę, więc tak jak mówię, cała gierka została przebudowana pod to, żeby robić wyprawy, jest mniej lokalizacji i tak dalej, więc dobrze by było, żeby może usunęli po prostu opcję robienia zwykłej jawki. Wiadomo, że jest tutaj na pewno dużo zwolenników tej zwykłej jawki, więc oni teraz się ze mną nie zgodzą. No ale mimo wszystko wiecie, jest to słabe, że co niektórzy mogą sobie robić tak, co niektórzy mogą sobie robić tak, że nie jest to porównywalne, czyli czy ktoś robi wyprawy, czy ktoś robi zwykłą jawkę, to powinien dostać tyle samo golda, tyle samo expa, tyle samo wszystkiego. Powinno to być zbalansowane, a nie tak, że na przykład ktoś robi zwykłą jawkę i wychodzi bardziej na plus niż wyprawy, albo na odwrót, wiadomo. Więc no tutaj to jest takie, no powiedzmy, wątpliwe jakości, ale mimo wszystko fajna aktualizacja, przyjemna, bardzo szybkie klikanie awki. Generalnie ja z tym wszystkim jestem bardzo, bardzo na plus. I ja od siebie mimo wszystko, jeszcze mówię, może nagram film z jakimś porównaniem, ale ja od siebie mimo wszystko jednak polecam robić sobie wyprawki. Są przyjemne, fajne, tak jak powiedziałem, bardzo fun to play. Wreszcie coś nowego, a niezwykłe klikanie awki, które mieliśmy tak naprawdę od samego początku tej gry, więc już no nie, niedługo 15 lat, nie? Niedługo 15 lat ze zwykłym robieniem awki. Dobra, obejrzmy sobie waleczkę z tym Herkulesem. Tutaj tak, no może nie będziemy oglądać całej. Barbar, no Barbar za dużo nie zrobił. Mariuszek też za dużo nie zrobił, no i tutaj Kunegundam. Było około 11,5 miliona HP.
No i właśnie, Kunegunda zbiła jakieś 9 milionów HP, więc Kunegunda zrobiła całą robotę, my tylko i wyłącznie musieliśmy go dobić. Pięknie, mamy 550 level, super, całe szczęście, bo się bardzo bałem, że to nie wyjdzie. Bardzo się bałem, że coś się tutaj stanie takiego, że po prostu tego 550 levela nie wbijemy, a to się udało zrobić na odcinku. Zrobiliśmy wszystkie czynności, a tak naprawdę wystarczyło od razu klikać ten loch i też by nam to siadło, ale no mówię, tak były niskie procenty, że nie byłem pewien, czy nam się to uda zrobić. Dobrze, jeszcze na sam koniec sobie sprawdzimy, jakie mamy procenty na kolejnego, na Aresa, ale raczej tutaj, no dokładnie, not possible, a jakbym jeszcze zamienił tak, u mnie runa jest na zimno, tutaj są błyskawice, Kunegunda ma ogień, jakbym Kunegundzie na przykład zamienił na zimno, to też jest not possible, więc no, teraz pewnie kolejny długi przestój, no jakby wiecie, z kolejnymi lochami, ze zrobieniem jakiegoś kolejnego lochu na tym magusiu, ale dobrze, wszystko, cel na odcinek wykonany. Ja oczywiście przypominam o promocji na grzybki 20%, która wystartuje już dzisiaj po północy na stronie homesyfigame.net, na legendarny loszek, który startuje znowu jutro o 16:00. Jak będziecie robić zapasy na ten legendarny loch, to używajcie kodu twórcy Neutral, macie wszystko na banerku nad moją głową, wysyłajcie do mnie screeny. Teraz giveaway będzie w kwietniu, pewnie jakoś w połowie kwietnia i wszystkie te screeny, które mi wysyłacie po ostatnim giveawayu, lecą już do tego kwietniowego, więc no tak jak mówię, wysyłajcie, jak będziecie robić zapasy, używajcie kodu twórcy Neutral, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Oczywiście subujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę zostawcie. No i co? I komentarz, jak tam wam idzie na waszych postaciach, bo też jestem tego bardzo, bardzo ciekaw. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!